jak to będzie szło, szło, to jakby jakaś wysoka nuta, która, rozumiesz, towarzyszy temu obrazowi tego męczeństwa, rozumiesz? Bezinteresownie zupełnie, bez kontekstu, po prostu, wizualny, jak to powiedzieć, no, wizualny ton, o. Właśnie wszystko, co umiem w sztuce, czy filmowej, czy teatralnej, wszystko, o czym mówię, ma zawsze związek z tym, czego on mnie nauczył. Nie ma sytuacji, w której bym nie pomyślał, i co by powiedział Stasiu w tym momencie. Mieliśmy do niego bardzo duży respekt, nawet żeśmy się go obawiali. Momentami nawet, znaczy był to, mówiliśmy na niego mistrzu. Ta prowokatorska taka natura Stanisława sprawia, że on w spotkaniu często tak lubi wsadzić kij w mrowisko. Monodram to Miedzielski, a Miedzielski to monodram, po prostu. Całe życie jakby kreuje swój własny monodram. Dlatego tak dobrze mu to wychodzi na scenie. Gdyby nawet znalazł się w miejscowości małej, przypuśćmy na wsi, gdzie jest 300 mieszkańców, to założę się, że 50 by zaangażował w teatr. Stworzyłby tam teatr, ba mało tego, stworzyłby jakieś takie widowiska, że cała wieś by brała w tym udział. Nie byłoby oglądających, wszyscy by grali.